Studio Melyna, 3 minuty z życia kobiety. Kobiety jak najbardziej również uwielbiają seks, chociaż żadna się do tego za cholerę nie przyzna, podświadomie przeżywając zjawisko zwane przez psychiatrów kompleksem wiecznej dziewicy. Zwłaszcza iż środowisko naturalne nie pomaga kobiecie w dochowaniu prawdy. No bo tak, facet jak się pieprzy, to babiarz, kobieta zaś to koniecznie musi być kurwa. Dlatego kobiety z racji tej, że zwykły się maskować. Czasem potrzebnie, czasem nie. I chociaż nieraz nawet częściej myślą o tych rzeczach niż faceci oraz naturalnie je robią, bo kobiecie łatwiej kogoś na wyrko zaciągnąć, nigdy nie powiedzą wprost, że te rzeczy robią i to z przyjemnością, a nie tylko zmuszane do tego przez facetów. To śmieszne zachowanie pomijając, kobiety z tego powodu wcale nie mają lekko. Bo mimo, że się taka jedna z drugą nie przyznała, że się z kimś przespała, to i tak to zrobiła przecież prędzej czy później, albo wcześniej. A zresztą czemu nie? W końcu krew nie woda. Środowisko zaś nadal myśli, iż nic się nie stało. No ale o co tu właściwie chodzi, ktoś zapyta. Ano, nam chodzi tu jedynie o głupie 3 minuty. I co to znaczy? 3 minuty? Wszak to przecież tyle co nic i nie ma czym sobie głowy zawracać. Do prawdy? Kobieta po jakimś czasie, początkowo chwilach, potem minutach, zaś następnie godzinach przemyśleń, dochodzi do bardzo ważnego momentu, w którym decyduje się wiele w jej przyszłości. Zachodzące wcześniej zjawiska procentują mianowicie 3 bardzo długimi okresami czasowymi, zwanymi minutami. Związane są te zjawiska poniekąd emocjonalnie z graniem w ruską ruletkę, jak też myślami typu narażę się na śmieszność i kłopoty, czy się nie narażę, bo przecież nikt nie wie i tak dalej. I czy pistolet losu wystrzeli? Tego wybranego dnia, w tejże wybranej przez kobietę chwili, podperli się na czole wysmarowanym kremem przeciwko zmarszczkom. Wypielęgnowane rączki trzęsą się jak osika, puder w kremie odłazi płatami z policzka jak stara farba z nagrzanego słońcem muru przedwojennej kamienicy na warszawskiej Pradze, a serce kołacze. Puls oscyluje gdzieś tak wokół 180 uderzeń na minutę. Zbiera się chyba na wymioty lub histeria puka do głowy. Zapowiada się znienacka zapomniane dawno zjawisko zwane nerwowym rozwolnieniem. Przez te 3 minuty przypomina się kobiecie całe życie, tak jakby miała zaraz umrzeć. Obrazy z dzieciństwa i młodości przelatują przez głowę. Ponownie pot, jego zapach, pojawiający się pod pachami, który tak nieprzyjemnie, ostro pachnie zwierzęcym strachem. I ta nieprzyjemna wibracja w brzuchu. Co to będzie albo nie będzie? Czy ten czas nie może lecieć jakoś szybciej? Nerwowe kroki od okna do ściany i z powrotem. Włączenie telewizora, wyłączenie go i jeszcze raz to samo od nowa. Podobnie z radiem oraz stereo. Muzyka rockowa. Stop! Poważna? Nie, nie, też nie. Może techno? Może sentymentalna? Nie, nie, nie! Za głośno? Aaaa! Za cicho? A może jeszcze lepiej by tak... Może tak żadnej muzyki przez czas jakiś... Pół paczki papierochów z Jarana. Rzut okiem do lodówki, zresztą nie wiadomo w jakim celu. W chwili otworzenia drzwiczek mózg zapomniał błyskawicznie już czego i czy w ogóle czegoś chciał. Tik-tak. Tik-tak, marudzi zegar, ohydne, bezlitosne ścierwo bez duszy i litości, któremu się nie śpieszy, a co gorsza, nie da się go przekupić seksem. Wszystko naraz wydaje się takie ponure, szare, bez najmniejszego sensu oraz nadziei. Okno, widok za nim. O, pan Kazio, ten przystojniacha z podwójki, co się kłania zawsze, gdy spotyka na klatce czy na podwórku. Niech spierdala. Kotek, piesek. Ohydne, wredne zwierzaki, co tylko srają w miejscach takich, że i tak się w gówno wlezie, chociaż się niby uważa. Zegar, ty skurwysynu ponury, rusz zadek! W końcu mija te przeklęte 180 sekund. Roztrzęsiona kobieta w tej chwili, przypominająca rozlazłą galaretę raczej niż człowieka, albo koktajl z ludzkich nerwów w sosie własnym, czy nawet kisiel, rozpoczyna czołganie się w kierunku łazienki. Z emocji nogi zdążył już odmówić posłuszeństwa. Te ohydne 3 minuty trwały w przeliczeniu mniej więcej tyle samo, co era karbonu na ziemi. Osłabłe, drżące ręce wyciągają się w kierunku dolnej półki szafki łazienkowej. Gdzieś ty, małpo przeklęta! Jeszcze tylko wytrzeć litry potu, lejące się wiadrami z czoła i skapujące na podłogę. Spojrzeć? Nie spojrzeć? Trzeba spojrzeć. W końcu po to są te emocje. Muszę się przekonać. Muszę... Boję się! Kurwa! Niech się dzieje, co chce, patrzę! Krótkie, bohaterskie spojrzenie.
Zagrały surmy anielskie. Chóry niebieskie zaśpiewały. Błękitne anioły zleciały w dół, biorąc kobietę w ramiona i wzlatując z nią do najwyższych kręgów nieba, zagrzmiały głośno na świat cały. Alleluja! Alleluja! Hosanna! Jedna kreseczka. Kurwa, nie jestem w ciąży, nie jestem! Ja! Zawyła z radości zmaltretowana oczekiwaniem kobieta. To teraz drink z połową zawartości butelki i uspokoić się trochę. Gdzie właściwie polazł ten pan Kazio? A wy, faceci, myślicie, że to właśnie wy i tylko wy prowadzicie życie pełne emocji.